Pikieta i akcja zbierania podpisów odbyła się w niedzielę 20 lutego. Zgromadzeni uczestnicy wyrazili swój wyraźny sprzeciw planom sprzedaży działki przez władze miejskie. Bardzo nas niepokoi ten trend, który ostatnio zauważamy. Już za dużo drzew, za dużo lasów wręcz zostało tutaj wyciętych. I teraz doszła do nas wiadomość, że jeden z centralnych elementów naszego miasta, jedna z działek położonych w centrum miasta, ma zostać sprzedana prywatnemu inwestorowi. A to oznacza oczywiście dewastację zieleni, która tutaj się znajduje. W sumie do sprzedaży ma trafić działka o powierzchni 4000 m2. Wiadomo, że ma ona zostać przeznaczona pod usługi gastronomiczne. Spekuluje się, że potencjalnym inwestorem może być znana sieć serwująca jedzenie typu fast food. Chcemy zachowania tego terenu. Dla nas, dla naszych dzieci, wnucząt pójdzie w prywatne ręce i nie wiadomo, co tutaj powstanie, prawda? A to zawsze był teren zielony. W środku miasta, na pięknym terenie, McDonald's, no panie kochane, to jest po prostu śmieszne. Jest tutaj, proszę pana, Potesko. Tam jest tyle, proszę pana, lokali, że mógłby sobie ten ktoś otworzył, a nie niszczyć coś pięknego. Uczestnicy protestu podkreślali, że pierwotnym przeznaczeniem tego terenu było stworzenie miejsca do rekreacji i odpoczynku w otoczeniu przyrody. Ta działka została scalona niemałym kosztem i finansowym, i organizacyjnym od spadkobierców, od właścicieli prywatnych, po to, żeby stworzyć tutaj jednolity cały teren, przeznaczony pod potrzeby publiczne. Przecież możemy coś zrobić na kształt Kozińskiego Central Parku, gdzie można odpocząć, gdzie można przyprowadzić dzieci, gdzie osoby starsze, emeryci albo osoby po pracy mogą sobie po prostu odpocząć. Pomysł burmistrza Piotra Kozłowskiego krytykował również Tomasz Śmietanka, były włodarz Kozienic, obecnie radny województwa mazowieckiego. W rozmowie z nami tłumaczył, że nie rozumie decyzji o rezygnacji z poprzedniego projektu zagospodarowania tego terenu. Dodajmy, że była to koncepcja przygotowana właśnie przez Śmietankę. On sam nie potrafi tego dokładnie wyjaśnić. Nie ma on odwagi poddać publicznej konfrontacji swoje zamierzenia i bronić tych zamierzeń, jeżeli one są racjonalne. Zrobimy wszystko, aby zablokować nieprzemyślane, bardzo skandaliczne pomysły burmistrza, któremu nagle pod koniec kadencji zaczęło się spieszyć. Przez 3 lata nie zrobił nic, żeby zaproponować cokolwiek mieszkańcom. O komentarz do protestu mieszkańców poprosiliśmy burmistrza Piotra Kozłowskiego. Jest troszeczkę po prostu z niewiedzy, a część osób wprowadzana była w błąd. Na dzień dzisiejszy na tym terenie była zaplanowana jeszcze przez mojego poprzednika, miała pozwolenie na budowę, tak zwana ciąg pieszy i restauracja. Tam do planu, zgodnie z tym pozwoleniem i z projektem budowlanym z roku 2017, było do wycinki 140 drzew. I taka miała być realizacja. Natomiast ja od tego odstąpiłem, ponieważ uznałem, że takie zagospodarowanie nie jest właściwe. Jednocześnie dodaję, że mieszkańcy od wielu lat domagali się nowego lokalu gastronomicznego. Restauracja byłaby idealnym dopełnieniem centrum miasta, w którym są też miejsca do rekreacji i odpoczynku. Burmistrz zaznacza, że informacja o niszczeniu terenów zielonych jest nieprawdziwa. Według Kozłowskiego realizacja koncepcji poprzedniego włodarza spowodowałaby znacząco większe szkody dla lokalnej przyrody. Redukujemy ewentualną wycinkę o połowę, ale co ważne, to będzie najbardziej zalesione miejsce w gminie Kozienice, ponieważ planujemy na tym terenie nasadzenia w liczbie około 13 tysięcy drzew, krzewów, bylin, także roślin cebulowych i łąkę kwietną około 600 m2. Według koncepcji burmistrza Kozłowskiego na tym terenie już wkrótce ma również powstać m.in. park wodny, scena do występów orkiestry, sensoryczne place zabaw czy ścieżki między drzewami. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2023 roku. Dodajmy, że decyzja w sprawie przeznaczenia działki na sprzedaż zapadnie podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Kozienicach.